Tam doszło do różnych interwencji królów pogańskich i tak dalej. To już nie jest to samo, co Dan i Beerszeba. Ale generalnie to dalej była ta sama myśl, że to było inne fizyczne miejsce niż Jerozolima. A Żydzi, którzy trzymali się Jerozolimy, mówili, że w Jerozolimie. Czyli ta taka ludzka kłótnia tutaj była kontynuowana. I wiemy, że na to Pan Jezus powiedział: kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. I faktycznie wszędzie tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa, tam jest to miejsce zgromadzenia w dzisiejszym czasie i w dzisiejszym rozumieniu Nowego Testamentu. Taki były pastor Mark Fries, nie wiem, czy dobrze mówię jego nazwisko, imię na pewno dobrze. On był pastorem w baptystycznym jakimś kościele i był po prostu, tak jak wielu, żeby zostać pastorem, to trzeba być teologiem. I on prowadził studium biblijne dla swojego kościoła i między innymi któryś z jego mężczyzn z tej wspólnoty rzucił hasło, żeby przestudiować porządek w kościele. No i wiadomo, oni są nauczeni, także są w stanie każdy temat biblijny przestudiować. I studiując zauważył, że po pierwsze to w tym kościele trzeba zacząć od likwidacji stanowiska pastora, sobie zdał sprawę. Kolejne elementy doprowadziły go do tego, że faktycznie kolejne rzeczy odkrywał i no dziś nie jest już pastorem. On wydał taką broszurę Co znalazłem, po angielsku ona jest dostępna w internecie, What I Have Found. I on tam tłumaczy, jak właśnie z pozycji pastora mu
musiał zrezygnować i teraz się zgromadza z braćmi już od dobrych 30 lat, bo to jak ja pierwszy raz byłem w zborze, to w Londynie ta jego broszura była, to był rok 1999. Więc to już było na tyle zaawansowane, że już te broszury krążyły po różnych miejscach. I on na jedną rzecz zwrócił uwagę, że bardzo często do rozłamów dochodzi na gruncie tego, że my nie potrafimy tolerować u innych swoich własnych grzechów. Czyli ludzie, gdy następuje rozłam na dwie różne denominacje, on tam śledził te rzeczy, wypytywał wierzących, no dlaczego byliście kiedyś jednym zborem, baptyści tu, baptyści tam, albo zieloni tu, zieloni tam, i czemu nagle się dwa zbory zrobiły w tym miejscu? Przecież niektórzy mają dalej, niektórzy bliżej. Zaczynają potem, tak jak Jeroboam, dokładać różne różnice doktrynalne, ale początek był taki, że właśnie ludzie wymieniali cechy, które on pytał, a co, a ty tej cechy nie masz? No i ten szczery wierzący musiał powiedzieć, no ale ja mam tą cechę, faktycznie. Czyli rozłamujemy się najczęściej, albo mamy tendencję do niewybaczania innym za to, że są tacy jak my. Im ktoś jest bardziej podobny do mnie, tym bardziej mu moje grzechy w nim nie podpowiadają. Ja mogę je mieć, ja je pielęgnuję, ale brat jakie ma, o, to już jest bardzo źle. Jemu nie wolno, tylko ja mam limit, ja mam licencję na grzeszenie w tym zakresie. Tak właśnie, jeżeli byśmy szczerze przed Panem na to popatrzyli, to bardzo często właśnie jest tak, że to leży u sedna. Ja faktycznie po tym sam sprawdziłem, o co ja się kłócę z braćmi. I bardzo często za to się kłóciliśmy, że to właśnie oni mieli to, co ja. On był taki sam jak ja. No to przecież powinienem się cieszyć, że jest taki sam jak ja. Oczywiście nie w złym, tak, ale generalnie, że pewne ma tendencje. Kiedyś Zbyszek taki dał przykład, że my jesteśmy jak te dzieci w piaskownicy, które się potrafią pokłócić, które bardziej kocha pana, które bardziej kocha mamusię. I się okładają opadkami czy wiaderkami po głowie. Ja kocham bardziej mamusię. Nie, ja bardziej. I się biną. I tak samo wierzący często się o to kłócą. Kto bardziej kocha Pana Jezusa? Więc patrzmy na to, bo to z ciała wynika. My mamy Ojca, który jest duchem, a nie w ciele. I mamy czcić Ojca w duchu i prawdzie. Jeżeli właśnie mamy kwestie doktrynalne, wspólne, które są jednolite, to wtedy już jest podstawa, żeby wszystko inne potraktować drugorzędnie. Ja kiedyś miałem taką rozmowę z bratem, który chodzi do wolnych. Jest tam liderem na Śląsku, w Oświęcimiu. I tak rozmawiamy i on mówi, a czemu my w zasadzie jesteśmy odrębnie? No i ja mówię, że tak i tak doszło do rozłamu między braćmi zamkniętymi a otwartymi. No takie nazewnictwo on w tej rozmowie prowadził, więc ja już nie wchodziłem w szczegóły, że nazwa zamknięci to nie jest prawidłowa nazwa, ale na potrzeby tej rozmowy kontynuowałem w tym nazewnictwie. No i sobie wyjaśniliśmy te sprawy i mówię, no dobrze, załóżmy, że do Oświęcimia przyjeżdża brat, którego wyłączyliście, bracia wolni wyłączyli w Żorach albo w Mikołowie. I wy wiecie o tym, że on został wyłączony. Czy on u was może łamać chleb? No nie. No to przecież, jeżeli ty uważasz, że nie, to w zasadzie ta podstawa rozłamu na wolnych i zamkniętych już nie istnieje u was, bo przecież wy to uznajecie. Powinniśmy spotkać się i ja mu zaproponowałem, ja jako inicjator tej rozmowy, wezmę braci ze Śląska, wy też weźmiecie i spotkamy się na modlitwie, przecież to nie ma potrzeby kontynuować rozłamu. Nie pociągnął tego wątku, mimo że rok już minął od tamtej pory, prawie rok, może mniej niż rok. Więc tutaj widzimy, że te zaszłości, jeżeli my sobie pozwolimy na to, żeby grzech wszedł między wierzących, to on rozsadza pewne rzeczy i uniemożliwia uzdrowienie tego.
My jako zbory jesteśmy tak zwani Reunited Brethren, tak nas nazywają. To była służba braci, którzy te wszystkie rozłamy między braćmi posklejali. To znaczy jeździli po zborach i dyskutowali, no ale czemu my jesteśmy oddzielnie? Popatrz, przecież to jest tak, to jest tak, to jest tak. No i faktycznie jest wiele zborów, które dokładnie tak uczą jak Słowo Boże, a są z powodów historycznych odrębnie. I bardzo wiele tych rzeczy udało się, tak jak mówi nazwa, reunited, czyli ponownie złączeni, ponownie połączeni. I nie wszystko się dało, bo faktycznie tam weszły potem fałszywe nauki. Na przykład niektóre grupy nie uznają, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. No to wtedy jest to przeszkoda nie do przejścia, tak? Bo wyznają innego Chrystusa. Ale tam, gdzie te kwestie były do załatania, no to one zostały naprawione tam, gdzie były po dwóch stronach duchowo nastawione braterskie serca i pełna zgodność z Panem Jezusem. Bo nawet jeżeli my gdzieś tam kiedyś historycznie sobie zrobiliśmy jakiegoś fikołka, to nie znaczy, że to ma trwać. Jeden z takich rozłamów, który istniał, to był bardzo dziwny rozłam, bo był brat, którego wyłączono w danym zborze i on nazywał się Stręcz. Stręcz znaczy trudny, co ciekawe. I był faktycznie trudny i go wyłączono za grzechy. I tak jak słyszeliśmy na konferencji, z grzechem należy, żeby jak najmniejsze grono miało styczność. I bracia w danym zborze, faktycznie w łączności ze całym zborem, podjęli decyzję, że tego brata trzeba wyłączyć. I tego nie uznali bracia w zborze, który był niedaleko. Bo uznali, że to za mało. Ale to wynikało z tego, że za mało informacji dostali. A ponieważ tych informacji nie należało zbyt szeroko dystrybuować, bo niektóre wchodziły w zbyt osobiste sprawy tego brata, to ich po prostu nie ujawniono i zabrakło zaufania. I oni go przyjęli do siebie. Powstał rozłam, który trwa do dziś. To było kilkadziesiąt lat temu. Co ciekawe, kilka lat później tamci, którzy przyjęli brata Stręcza, też go wyłączyli. Czyli w zasadzie dziś z punktu widzenia historii w ogóle nie powinno dojść do tego rozłamu, gdyby doszło do tego, że bracia z sąsiedniego zboru zaufaliby, że tamten zbór podjął właściwą akcję, zgromadzając się wokół Pana Jezusa i, tak jak jest powiedziane, co zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I właśnie nam tych rzeczy często brakuje i my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dalekosiężne są konsekwencje naszych drobnych nieposłuszeństw, bo to jest tak jak jeden kamyczek u góry i po chwili ten kamyczek zahaczy drugi kamyczek u innego brata i potem nawet nie zauważamy, kiedy już leci lawina. I dlatego musimy pilnować najpierw swojego serca, czy ja w pełni jestem posłuszny Panu, czy ja wszystko, co potrzebne w tym zakresie posądziłem u siebie. I czy przypadkiem ja nie działam na podstawie tego, że nie mogę znieść siebie u kogoś innego? Bo bardzo często, tak jak powiedziałem, za tymi wszystkimi problemami, że nie możemy wzywać imienia Pana razem w jedności, stoi to, że mamy za duży przerost samego siebie. I sam siebie mam tak dużego, że zasłania mi Pana. I myślę, że to te słowa są uzdrawiające, że my mamy czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Oh.
obecny zawsze był, a każdy z świętych Twoich Cię godnie w serca czcił, że jesteś w to że Ezechiela, 18 rozdział. Do tego nawiązuje. Osiemnasty rozdział Ezechiela. I doszło mi słowo Pana tej treści. Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na tą indywidualną, również pokoleniową odpowiedzialność. Jeśli my jako ojcowie w zborze zawodzimy, to nie zwalnia to z odpowiedzialności synów w wierze. I podobnie odwrotnie, nas nic nie usprawiedliwiało lub nie predestynowało, nawet jeśli mieliśmy wspaniałych poprzedników, czy też w czymś nasi ojcowie w wierze nie domagali. Więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to jest stara zasada, już znana w zakonie i na dwa sposoby, żebyśmy się tej zasadzie przyjrzeli. Z jednej strony właśnie pierwotnie, jak ona została użyta przez Ezechiela, a po drugie w relacjach zborowych. Jakom żyw, trzeci werset, mówi Wszechmocny Pan, że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Tutaj mieliśmy w pieśni te słowa, że my jesteśmy pańscy. I faktycznie Bóg ma prawo do każdego człowieka z co najmniej dwóch tytułów. Psalm 24 zaczyna się słowami Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. I każdy człowiek należy do Boga na podstawie tego, że On jest stworzycielem. Pan Jezus podtrzymuje życie każdego człowieka i każdy bezbożny, pobożny należy do Boga z tego tytułu. Ale jest również drugi tytuł i to wiemy z trzeciej zwrotki tej pieśni, że to zostało wspomniane z listu Piotra, że zostaliśmy kupieni nie srebrem i nie złotem, tylko drogą krwią Pana Jezusa Chrystusa jako baranka przewidzianego już przed założeniem świata. I faktycznie, jak mamy przypowieść w 13 rozdziale, to Pan Jezus jest przedstawiony jako ten, który znalazł wielki skarb w polu, i nie ograniczył się do tego, żeby wykopać sam skarb i kupić tylko sam skarb, ale kupił całe pole. Całe pole to jest cały świat. I to jest drugi tytuł własności Bożej wobec każdego człowieka. Każdy człowiek jest odkupiony w ten sposób, jak to jest przedstawione w tej przypowieści. Oczywiście ten człowiek wziął tylko skarb i odjechał. Natomiast było kupione całe pole. Tak samo każdy osobiście musi uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym. Jeśli nie uwierzy, to nie będzie częścią tego skarbu, będzie częścią tej roli porzuconej,
potem przez tego, kto znalazł skarb, czyli przez Pana Jezusa. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość, nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości, nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przybleka w szatę, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością, postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw. Ten jest sprawiedliwy. On też na pewno będzie żył, mówi Wszechmocny Pan. I tutaj jest zasada generalna. Faktycznie Bóg tak urządził świat, że wymaga od każdego człowieka sprawiedliwości, inaczej usuwa go z ziemi, gdyż taki człowiek, który nie żyje według tego minimalnego zakresu odpowiedzialności, który tu został zakreślony, to stracił prawo do życia. Takie nawet jest sformułowanie. Stracił prawo do życia. I wtedy Bóg takiego usuwa. Na gruncie oczywiście Kościoła pamiętamy, że również 15 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o trzech rzeczach niezbędnych, które są lustrzanie z tym związane. Tam jest, żeby wstrzymać się od bałwochwalstwa, od krwi, przelewu krwi. Po trzecie jest tam też mowa o tym, że od nierządu. I tutaj widzimy, że ten fragment z Ezechiela też mówi o tych trzech rzeczach, bo również my jako wierzący podlegamy tej odpowiedzialności jako każdy stworzony człowiek. Jeśli, załóżmy, wierzący chodzi nieporządnie, to oprócz karności Bożej i karności zborowej czeka go również tutaj kwestia taka, że Bóg takiego człowieka na ziemi nie będzie w nieskończoność trzymał. Przykładem jaskrawym jest oczywiście Ananiasz i Safira, którzy w tym zakresie od razu zostali pozbawieni życia. I generalnie mamy w Słowie Bożym 5 takich grup ludzi, którzy podlegają tej zasadzie. Pierwsza z nich to jest grzesznicy odkupieni przez wiarę i spotykamy ich już na pierwszych kartach Biblii. Taki człowiek jak Adam, czy Abel, czy Noe, żyjący według Słowa Bożego, święci ludzie Boży, którzy uwierzyli Bogu i przez to uzyskali usprawiedliwienie z wiary. Bo zbawienie zawsze było z wiary, z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków zbawionego. Druga grupa to są grzesznicy, niewierzący, ale religijni. Takiego człowieka spotykamy w osobie Kaina, też na pierwszych stronach Biblii. I on jak najbardziej chciał w jakiś sposób tą religię swoją tutaj przedstawić. Drugim takim przykładem może być Saul król i Saul apostoł Paweł jeszcze przed nawróceniem. Trzecią grupą jest grzesznik niewierzący i niepraktykujący religii. Pismo Święte w krótkich słowach mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. To jest bardzo taka kategoria w oczach Bożych wyjątkowo obrzydliwa. Niewierzący i niepraktykujący, nie szukający nawet żadnych tutaj punktów styku, ale on doskonale tutaj wpisuje się w tą definicję z psalmu. Są też grzesznicy niewierzący, ale etyczni. I tych też spotykamy na kartach Biblii. To są tacy jak epikurejczycy i stoicy, z którymi apostoł Paweł rozmawiał, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział. I tam widzimy, to są ludzie, którzy standardami takimi etycznymi stoją nawet wyżej niż niejeden wierzący, ale oni nie uznają Boga, nie szukają Go, uważają, że są szczęśliwi, będąc praktykującymi ateistami i nie mającymi żadnej styczności z tym, co święte, i nie poszukującym tego, co święte, gardzący tym, co święte, ale w sposób taki etyczny, starający się różnych rzeczy takich, można powiedzieć, humanistycznych przestrzegać. I jest piąta grupa, którego znajdujemy w Demasie, wierzący, żyjący jak świat.
i to jest, oczywiście tych grup można by doszukać się więcej, jeśli by się człowiek próbował wgłębić, handlarze Słowa Bożego, jak Szymon Czarnoksiężnik, i albo go do tej jednej z tych pięciu grup przypisać, albo stworzyć dla niego odrębną zakładkę. Ale generalnie widzimy, że człowiek jest odpowiedzialny przed swoim Stwórcą i jest odpowiedzialny osobiście. I tu widzimy to samo w zasadach zborowych. Jeżeli jest wierzący, który chodzi porządnie i jest wzorcem, jest ojcem w wierze, ale na stare lata mu się zejdzie z drogi, bo z jakiegoś powodu nie dotrzyma kroku Panu i gdzieś te drogi się rozejdą, jak w przypadku Demasa. Nie wiemy, czy on był młody, czy stary. Raczej młodego go widzimy, ale być może to był faktycznie brat, który swoje lata mógł mieć. I on do końca został zbawiony, ale jako wzór już nie mógł służyć. Demetriusz służył jako wzór. Można było go jako wzór brać. Ale Demas już, no niekoniecznie, jeśli on odszedł na stałe i nie wiemy, czy wrócił. Więc w tym momencie mamy różne przykłady takie, które zresztą list do Hebrajczyków mówi, żebyśmy brali przykład z przewodników, rozważając koniec ich życia. Słowo Boże zawiera bezpiecznik. Zresztą w Słowie Bożym jest napisane, że jeśli ktoś buduje dom i buduje dach, to na dachu ma postawić poręcz, aby jeśli ktoś wejdzie na ten dach, to żeby nie spadł ktoś z tego dachu, jeśli nie ma poręczy. Jeśli ktoś nie postawi poręczy, to krew tego, kto nie postawił poręczy, spada. Krew tego, który się zabił, czy zranił w wyniku upadku, spada na tego, kto tej poręczy nie postawił. Więc Słowo Boże też ma takie zabezpieczenia, mówiąc: naśladuj brata, pamiętając, od kogoś się tego nauczył, ale rozpatrując koniec jego życia. Więc jeżeli mamy takie wzorce, to musimy pamiętać, że my ponosimy odpowiedzialność każdy za samego siebie. Nie mogę zwalić, a ja miałem zły przykład w starszych braciach. Albo a ci młodzi, kto to za nami będzie tutaj kontynuował tą pracę. Zresztą takie praktyczne rzeczy. Nawet jeżeli faktycznie ktoś zajmuje miejsce, to być może ja teraz komuś zajmuję miejsce, to go wypycham. Wtedy jeśli mówię za długo, to ten młody brat nie stanie tutaj i faktycznie jest to wtedy nadużycie. Też ja pamiętam, kiedyś byłem zdziwiony, że starsi bracia podają pieśń, tak jak ja teraz zresztą podaję, że nie podawali numeru, tylko podawali pierwsze słowa i byłem zdziwiony tym. Ja byłem wtedy młody i się dowiedziałem, że to specjalnie, żeby młodzi podawali numer, bo jak on kilka razy w zgromadzeniu się odezwie, podając numer pieśni, którą podał starszy brat, tylko pierwsze słowa, to potem już ten stres, taki zwykły ludzki stres, który blokuje przed podaniem własnych pieśni, czy w inny sposób, już zostanie tak technicznie usunięty. Takie ludzkie środki pomocy też musimy brać pod uwagę. Czyli żeby na przykład bracia młodzi, gdy myślą, że mają stać, to niech tę minutę czy pół minuty pierwsze to właśnie młodzi wstaną. Nawet jeżeli się okaże, że to jest tak zwany falstart ludzki, no to najwyżej przecierpimy w zborze i wysłuchamy słabszego kazania. Nie martw się, 10. kazanie będzie lepsze, 20. będzie jeszcze lepsze, jeżeli będziesz to robił w wierności przed Panem i będziesz chciał dla Pana to powiedzieć. Nie musisz mówić 10, 20, 30 minut. Powiedz 5, jeżeli ci na 5 starczy myśli. Ale powiedz i nie martw się. Być może to będzie jedyna 5-minutowa wypowiedź w skrajnym przypadku i nie będzie więcej kazania, ale zaufaj Panu, Pan kogoś pobudzi, że stanie, dokończy tą godzinę rozważania, jeśli ci starczy na 4 minuty wypowiedzi. Więc tutaj musimy też mieć taką kwestię, że od strony takiej ludzkiej też stwarzamy taką jak gdyby rodzinę Bożą, a w rodzinie Bożej musimy też pamiętać, że te rodzinne relacje też są takie, że dziecko jak raczkuje, to ono na tym brudnej podłodze
najczystszej podłodze na świecie zawsze znajdzie brud i jak liże tą podłogę, to będą czarne usta u takiego raczkującego niemowlaka, czy też brudne ręce. I to właśnie tak jest, że my starsi nie domagamy. Im bliżej jesteśmy odejścia z tej ziemi, tym bardziej nie domagamy. Kolejne nasze zdolności się wyłączają. Słowo Boże nas poucza, że Lewita to był od 30 do 50 roku. Ja już jestem przeterminowany 3 lata, 2 lata, zależy jak liczyć. Więc w tym momencie musicie się, młodsi bracia, spodziewać tego, że Pan jest łaskawy. Pan nie jest politykiem, który wysyła, najchętniej by wysłał na emeryturę w wieku 100 lat. Pan bardzo szybko daje wierzącym uprawnienia emerytalne. To oznacza, że jeśli rząd daje w wieku 67 lat uprawnienia, to Pan może dać jakiemuś bratu powołanie na emeryturę, czyli wejście do nieba w wieku 50 czy 55. I to nie są takie rzeczy, które będziemy mieli na zawsze. Dlatego już się ćwiczcie w praktycznej pobożności, w praktycznym dźwiganiu jarzma. Jeśli nie wyjdzie za pierwszym razem, wyjdzie za 10 razem. Jak nie wyjdzie za 10 razem, wyjdzie za 20. Jak za 20 nie wyjdzie, to być może wtedy będziesz widział, że to nie jest służba dla ciebie. Ale jeśli nie spróbujesz różnych służb, to tego nie dowiesz się nigdy. I dlatego tutaj widzimy, że to niezrozumienie było już w pierwszym ludzie Bożym, ale też to niezrozumienie potrafi przenikać do spraw zborowych. I dlatego 19 werset. Lecz wy nie mówcie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca. Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Podobnie można przypisać do takiego lekkiego traktowania obowiązków chrześcijańskich. Jeśli starszy brat nie domaga w tych chrześcijańskich obowiązkach, to na tobie, młodszy bracie, leży obowiązek, żeby domagać, zwłaszcza gdy to widzisz. Jeżeli widzisz na tyle, żeby młodszego brata, starszy bracie krytykować, to najpierw leży na tobie odpowiedzialność zrobić rewizję serca, czy ty w tym, za co chcesz młodego skrytykować, sam stoisz tak, jak Pan od ciebie tego oczekuje. I odwrotnie, młody bracie, młoda siostro, gdy widzisz braki w starszej siostrze, w starszym bracie, to najpierw ty bądź wzorem. Zresztą, tak jak czytaliśmy, że jako wzór dla tych, którzy są pańscy. Więc widzimy, że Izrael tego nie rozumiał, a wy, 25 werset, mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski, alboż moje postępowanie nie jest słuszne, czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości, popełnia bezprawie, umrze. Z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Tu widzimy jednoznacznie, że ta stara zasada pokazuje, że zawsze jest punkt, w którym można zawrócić. Skoro nawet bezbożny mógł zawrócić, i to bezbożny na podstawie, tutaj widzimy całkowicie sytuację, że słowo wiara w tym kontekście nie jest wymieniane. Więc tutaj nie chodzi o coś takiego, co jest związane z kwestią uwierzenia w Pana Jezusa. Bo tutaj nawet dalej widzimy, że na tym człowieku naturalnym leży obowiązek tego, żeby tutaj samemu stworzyć w sobie nowe serce. Bo tu jest wyraźnie powiedziane w 31 wersecie: odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa,
które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Jak wiemy, ci, którzy się nie nawrócili, ich ciała zasłały pustynię. I to generalnie jest taka rzecz, że jeżeli teraz to jest niemożliwe na gruncie zakonu stworzyć sobie nowe serce i nowego ducha, to Izrael otrzyma w Nowym Przymierzu, jak już Kościół zostanie zabrany z pośrodka i siedmioletnie uciski spadną na Izraela, to po tym czasie przyjdzie Pan Jezus na ziemię i ustanowi nowe przymierze na ziemi i wtedy to nowe serce i nowego ducha im da. Natomiast dzisiaj, jak wiemy z Ewangelii Jana 3 rozdział, jest narodzenie z góry. I jak to mówi Jakub, że gdy zechciał, zrodził nas z góry na podstawie po prostu tego zbawienia z łaski, uwierzenia w Pana Jezusa. I jeżeli teraz mamy 3 rozdział Jana, tam jest pokazane, że ten Nikodem miał powiedziane, że jeśli ktoś nie narodzi się z góry, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. My dzisiaj jesteśmy w czasach łaski, gdzie widzieliśmy jeszcze przed ukrzyżowaniem, gdy przyszedł młodzieniec do Pana Jezusa i powiedział, co mam czynić, aby zachować życie na wieki. Bo jak wiemy, kto będzie żył według zakonu, będzie żył, tak jak tutaj czytaliśmy w tym 18 rozdziale. I on usłyszał odpowiedź, przestrzegaj tego, 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 tego. On nie pytał o zbawienie. My z kolei mamy zbawienie. My wiemy, że jesteśmy grzesznikami. My wiemy, że za nie mogliśmy na tyle, że wszystkie nasze winy oddaliły nas od Boga na wieki. I my nie tylko, że mamy życie wieczne przez wiarę w Pana Jezusa, a nie na podstawie zachowywania reguł, które tutaj są narzucone każdemu człowiekowi, tylko na podstawie tego, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, z łaski nas zbawił, niezależnie od tego, jak żyliśmy, bo tutaj jednoznacznie widać, że my i tak nie jesteśmy w stanie unieść tych rzeczy, które wymaga Stworzyciel od nas. Zawiedliśmy na każdym elemencie, na którym mogliśmy w jakikolwiek sposób próbować się do nieba wdrapać. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, a życie wieczne dostajemy z wiary, a nie na podstawie własnej pracy. Gdyby teoretycznie człowiek umiał żyć sprawiedliwie, a nie grzeszyć, to już nawet list do Rzymian mówi, że taki by no, jakoś dotrwał i byłby zbawiony. Nie, nie byłby zbawiony, bo nie byłby zgubiony. On po prostu, nie grzesząc, dotrwałby w swojej sprawiedliwości i żyłby długi czas. Natomiast wiemy, że to jest niemożliwe i nie ma człowieka na ziemi, który by tylko dobrze czynił, a nie grzeszył, i każdy potrzebuje ofiary Pana Jezusa Chrystusa, gdyż wszyscy na własną drogę zboczyli. Zresztą, gdyby był choć jeden taki człowiek poza Panem Jezusem, który by sprawiedliwie żył i święcie, no to Bóg by powiedział, ja nie dam swojego Syna. Patrzcie, tam jest w tym pokoleniu taki człowiek, który nie łamie przykazań. Naśladujcie go. Bądźcie tacy jak on. Skoro on dał radę, to i wy dacie radę. Ja nie muszę dawać mojego Syna. Ale ponieważ nie jest to możliwe, to Chrystus umarł potrzebnie. Gdyby było możliwe, żeby człowiek o własnych siłach dotrwał do tego, żeby mieć życie wieczne, to Chrystus umarłby niepotrzebnie. Więc wiemy, że my mamy to wszystko z łaski. I tak samo w życiu zborowym, jako zgromadzeni wokół imienia Pana Jezusa, także wszystko mamy z łaski, niezależnie od naszych braków. I wiele rzeczy Pan łata, ale bądźmy współpracownikami Bożymi w tym, aby z tego łatania korzystać. Bo on nagle niemowie daje usta otwarte.
Ja przed nawróceniem byłem milczkiem. Ja nie umiałem się odezwać i dać komuś traktat i powiedzieć: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jakbyś mi to dał przed nawróceniem, takie polecenie: iść temu Panu, powiedz, że Trybuna Ludu jest dzisiaj o 5 groszy taniej. W życiu bym tego nie zrobił. Byłem straszny, zahukany młody człowiek i generalnie wszystkie cechy, które Bóg potem wkłada, to jest właśnie łatanie naszych wszystkich braków. I Pan to pięknie potrafi na tym takim wyjątkowo słabym grzeszniku, zbawionym z łaski, różne rzeczy potem pododawać. Widzieliśmy Piotra i Jana, ludzie nieuczeni i prości. A jacy wymowni? Wymowni dlatego, że to Pan tym nieuczonym i prostym ludziom dał wymowność i tak dużą, że listy Jana i listy Piotra, nieraz to mówiłem, bo to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, są napisane najbardziej zaawansowaną greką koine, tak zaawansowaną, że najlepsi w tamtym czasie lepiej nie pisali. Więc tutaj widzimy nieuczony i prosty człowiek, gdzieś tam z jakiejś zabitej dechami Galilei. Pan go uzupełnił różnymi rzeczami, które przez Ducha Świętego mu dał. Nie bójmy się korzystać z tego, co Pan daje, pamiętając o tym, że wszystko mamy od Pana z łaski, niezależnie od naszych zasług.